dobry, witam serdecznie na forexjesttrader.com. Jest 28 września, godzina 10.42. Patrząc na dane o 10, przepraszam, o 14.30 w Stanach wychodzą istotne dane, tak poza tym nie dzieje się nic istotnego, oprócz dalej przemówienia Bernanke, które to będzie dopiero w późnych godzinach wieczornych naszego czasu. Jeżeli chodzi o indeks S&P 500, z flagi wyrwał się do góry, także flaga nie dała tym razem uderzenia w dół, także nie dawała żadnych sygnałów przełamania dołem, gdzie mogłaby być to flaga kontynuacyjna. Poza tym na wykresie H4 flaga będzie oznaczała, że długo trwa tutaj wzrost, że kontynuacja, no, jeżeli wzrost czy nijaki tutaj cofnięcie do góry trwa zbyt długo, im dłużej trwa, tym prawdopodobieństwo spadku agresywnego jest mniejsze. Także duże flagi na H4D1 zdecydowanie inaczej ciążą na przyszły spadek niż flagi przykładowo na M30H1, gdzie na M30H1 są to krótkotrwałe flagi, które mogą mówić o tym, że agresywne uderzenie w dół może nastąpić. Także proszę mieć to na uwadze. Uderzenie nastąpiło do góry, teraz jest cofnięcie, które no, nie ma specjalnie siły wzrostowej, ale proszę zwrócić uwagę, że nie było też sprzedawców konkretnych, także kolejny ruch do góry, jak na ten moment przynajmniej powinien się wykonać, ale bierzemy pod uwagę to, że jesteśmy w jakiejś konsolidacji, kurs czuje się komfortowo tutaj, w tym rejonie, także równie dobrze może spadać tutaj, czy kiwać się, czy testować znowu niższe granice po to, żeby w końcu wyrwać się poniżej tych ostatnich minimów, które troszeczkę pogłębił rynek, w porównaniu z wcześniejszymi, lub wyrwać się górą agresywnie, także dalej czekamy na objawienie powiedzmy jednej z konkretnych opcji, bo tutaj trading jest dosyć ryzykowny, ciasny w tym kanale, także nie jest to idealna sytuacja do tradowania, chociaż wcześniej były takie sytuacje, gdzie opłacało się wchodzić w rynek, tak jak tutaj, czy w pozycje krótkie głównie w tych momentach, kiedy zostaje przełamywany trend wzrostowy na H4 i zmienia się na spadkowy, to są momenty, kiedy opłaca się tradować, a na pozycjach długich nie wychodzi to specjalnie w tym momencie. Także nie specjalnie polecam. Jeżeli chodzi o euro-dolara, na wykresie 4-godzinnym widzimy ładny pattern prostokąta, który to z reguły zmienia trend, szczególnie jak kurs jest bardzo wyprzedany, tak jak tutaj, i szczególnie jak potem następuje mocniejsze wybicie, zygzak i kontynuacja, to znaczy brak sprzedawców, tak jak w tym momencie brakuje na rynku sprzedawców. Kolejna świeca pokazuje, że kupujący są dużo silniejsi niż ci sprzedawcy na rynku i mamy do czynienia z prawdopodobnym kolejnym wzrostem, to znaczy trend aktualnie jest w trakcie zmiany dzięki temu patternowi i dzięki zygzakowi, który się odbywa tutaj w danym momencie, czyli po prostu test na wsparciu oporze, proszę zwrócić uwagę, jaki równiutki test wykonuje się. O tym właśnie mówimy na kursach online i o kilku innych podstawowych technikach, które pomagają rozróżnić trady bardziej ciekawe od tych mniej interesujących, także jakiś ruch do góry może się wykonać, ale mówiłem też wczoraj o tym na zajęciach, że ten ruch może trwać do tego momentu, czy wyżej, niewykluczone, że znowu będzie próbował pikować w dół, zależy jak sytuacja na S&P 500 będzie się rozgrywała, czyli jak sytuacja na dolarze światowa tak naprawdę, co będzie się tam działo. Kurs na funcie odwrócił się wcześniej i całkowicie w inny, wolatelny sposób, tu mamy pierwszy zygzak w tym momencie i kurs agresywnie teraz wykonał falę wzrostową, robi nieduży zygzak, to znaczy brakuje tutaj sprzedawców, nie ma jeszcze kupujących, ale niewykluczone, że się znajdą nowi kupujący, tak? Jeżeli chodzi o złoto, bardzo ciekawa, interesująca sytuacja pod investing trading, czyli jakąś pozycję inwestycyjną, proszę zwrócić na H4, mamy odejście cieniem od nieprzypadkowego poziomu. Poziomu, który jest widoczny na D1 bardziej, proszę zwrócić uwagę, to jest ten poziom tutaj, ostatnie wsparcie opory i tutaj mamy piękny, duży cień widoczny na D1, przepraszam. Także aktualnie, jeżeli dojdzie do kolejnego strzału do góry, będzie to oznaczało, że trend spadkowy, korekta się skończyła. Widoczne jest to na H4, widoczne jest to, że mamy pierwszy zygzak w tym momencie, także na H4 trend już się odwrócił na wzrostowy tutaj na jakiś czas. Aktualnie nie było sprzedawców w korekcie i kurs tak jakby, no na razie być może troszeczkę za wcześnie, ale wczoraj pokazywałem na zajęciach również moment, kiedy wykres tutaj skończy tą korektę i zacznie agresywnie rosnąć, to
Będzie być może moment do zakupu tutaj, jak zacznie wyrywać się pod pozycje długie, chociażby do tego momentu wsparcia oporu, lub też być może będzie rósł już permanentnie. To też jest związane z indeksem S&P 500, znaczy z amerykańską gospodarką, z dolarem i z tym, co będzie tutaj szczegółowo działo się na fundamentach na złocie. Także jest to bardzo interesująca sytuacja, będziemy o tym dalej rozmawiali. Pozycje długie mogą atakować intensywnie na złocie, także może być jakiś potencjalny strzał. Sytuacja nie jest jeszcze idealna, mówię tylko, że jest to po prostu potencjalna, interesująca sytuacja do wejścia w pozycje długie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej w praktyce. Także dziękuję bardzo, życzę udanych ostatnich 2-3 dni tradingu w tym tygodniu i zapraszam na pozostałe analizy i kursy na żywo. Pozdrawiam.